Dzień dobry. Będziemy grać Margonem. Zaraz wam powiem, jakich rzeczy się dowiedziałem, znaczy dowiedziałem bardziej, do jakich wniosków doszedłem. Jednakże nie będziemy dzisiaj za dużo grać na Berufie. Na Berufie bije sobie jedynie Mushite, więc jak chcecie. Powiem tak. No, na pewno co chciałbym wam powiedzieć, to tak, wejdziemy na kom na sekundę. Bo na komie zostało mi dosłownie 30 chyba procent, żebym wbił 106 level, a od 106 levela już nie ubiję krzyżowca, więc ten level mogę szybko wbić i iść na elitkę, która ma albo 9-9. Kurwa. Wpiszmy po prostu Morfen. Nie, nie to. O, pójdziemy albo na Mortena, może sobie buty lotniemy, może je założymy, nie wiem jeszcze jak na razie. To byśmy musieli mieć poziom. No, chyba już byśmy nawet udali radę go ubić, tak mi się wydaje. Prawie. Dobra, nieważne. To wbić tam parę leveli ogólnie na Mortena i postać na Mortenie, albo można jeszcze wziąć pod uwagę tą elitę, z której nawet nie wiem co lota, ale chyba na szyjniki, więc nie pytajcie mnie. Są też miłki, więc to odnośnie kom. A do czego doszedłem na Uni, bo zacząłem się tak bardziej interesować tą grą na Uni. Może pójdziemy sobie na tego 2-4-2, może na Madoku nikogo nie ma. Cześć koledzy. Trochę ludzi poumierało, dobra, nieważne. Ogólnie tak patrzyłem sobie na swój ekwipunek, ogólnie popatrzyłem sobie na to, ile rzeczy się zmieniło w tej grze i naprawdę zastanawiam się, czy może nie postać jeszcze chwilę na jakichś elitkach na tej Unii i może bardziej się tym światem nie zainteresować, czy na przykład nie chcielibyście zobaczyć właśnie jakiegoś, nie wiem, expu, czy może wbić level na kolosów, czy może cokolwiek takiego. Dzisiaj nowy kolos w ogóle wyszedł, 171. I może by się właśnie pod takim kontekstem trochę tą Unią zainteresować, bo mam bardzo dużo przedmiotów, które można by było tutaj wykorzystać. Mam bardzo dużo ogólnie przedmiotów w depozycie, które chciałbym wykorzystać. A gdzie idziemy? Idziemy na ekspowisko, które jest na 270 level mniej więcej. Poszukamy sobie może przy okazji tego smoka, może byśmy go znaleźli. A jeśli nie, to mam jeszcze parę rzeczy, które chciałbym wam powiedzieć. To powiem tak. Posiadam taki ekwipunek. Trochę się zmieniło w umkach. One nie są, jak na razie powiem wam, efekt pasywny. Kurwa, muszę te umiejętności rozdysponować jeszcze raz, bo widzę, że nawet pododać po jednym punkcie w taką właśnie umiejętność jak to. W to też nie mam dane, a to też jest efekt pasywny. I może właśnie jest powód, dla którego nie ubijam tego 255 elitki. Bo byłem na tej 255 elitce. I prawie ubiłem. Na walce turowej, kiedy użyłem troszkę więcej mózgu, to tak, da się ubić. Tylko potem zacząłem się interesować czymś takim jak, no okej, tylko po co ja mam na niej stać? Czy rękawice, które są na... Znaczy nawet z ciekawości, to może jeszcze tam pójdziemy. Ale jak na razie nie widzę sensu, żeby tutaj stać. Za to widzę sens, żeby na przykład iść sobie na tą elitkę. Jeszcze wiadomo, że może się coś zmienić w tej grze, tak? Ale ten pierścień mógłby mi się przydać. Kiedyś miałem właśnie pierścień z TP Jolta, ale już go nie posiadam. Sprzedam go na aukcji za SEU, bo nie spodziewałem się, że jeszcze będę miał powiedzmy jakąś chwilę, że będę chciał grać w tą grę. Odnośnie tej 255, to sobie tak zacząłem myśleć. Poszedłem na nią i zobaczyłem, że bije od ona bije od ognia, to jest mag. I zbroja na 300 level, którą kiedyś też posiadałem z kryształów, ona bije od... O, przepraszam, ona bije. Ona ma obrażę... O Boże... Odporność na ogień, tak? Jeśli chodzi o zbroje, które są na ten przedział levelowy mniej więcej, to miałem jeszcze zbroję na 260, która była z jakiegoś chyba tytana ewentowego, czyli tych kongów. Ona ma odporność na błysk. No, dobra. Błysku nie potrzebuje, a tu się idzie. Złote szczyty, tak? No to odporności na błysk nie potrzebuje. Ta zbroja z kolei daje odporność na zimno. Odporności na zimno też nie potrzebuje. Przynajmniej nie na tą elitę. Więc potrzebowałbym tamtej legendarnej. I też nie wiem, może też trochę się pozmienia. Z drugiej strony jednak też nawet jakąś postacią na zwykłym świecie, czy na świecie prywatnym, na przykład jak na Unii, zastanawiałem się, jak tu się idzie. Czy ja poszedłem źle jakoś? Poszedłem źle. O czym ja mówiłem? A, żeby po prostu, żeby
wiecie, ja wiem, jak wyglądała kiedyś gra. Gra kiedyś wyglądała tak, że były madoki, potem po jakimś czasie wprowadzili machopteki i co, no robiło się dzienne, tak? Dzisiaj się ta gra zmieniła diametralnie, ja tej gry nie znam w dużym stopniu, nie znam tego expa z czarownicami, nie znam tego expu z katakombami za dobrze, no trochę na trochunie tam poekspiłem, ale to też nie jest na tyle, żebym znał to jakoś dobrze. I też trzeci exp jest, czekaj, katakumby, wiedźmy, no dwa, dobra, nieważne, ale wiecie, takie małe rzeczy, a może jeszcze dopóki bym wbił taki poziom, może też by się coś zmieniło. Czemu tu w wije są? I czemu to jest oznaczone jako mucha? Czemu to ma teksturę muchy? Nie pytajcie mnie. Dobra. O, jest Crusader. Więc... No, więc tutaj wbijemy te 27% i zmienimy właśnie nasz exp. No nie wiem, no na to 2,5,5 można tak z ciekawości iść, a tak naprawdę to co tutaj jest? No, okej, są nowe elity, tak? Na przykład z tego mógłbym sobie rękawice do wojownika mojego 242 zabrać, okej. Z tego coś potrzebuję? Tego i tak nie ubiję, bo tu jest wejście chyba plus 13, tak? Chyba tak. Albo plus 5, nie wiem. Chyba plus 50 na privie. To bym musiał mieć 2,8,5. Znaczy z ciekawości mogę sobie nawet na wojownika jakieś tam rzeczy wziąć na 2,4,0. No nie wiem, można coś pomyśleć. I też przy okazji przypomniałbym sobie tą grę, jak to się ekspiło na jakimś, nie wiem, SK. Kurwa, czy ja się tu zgubiłem? Dobra, zaraz przyjdę. Dobra, wiecie co? Pokażę wam coś. Bo przyjąłem sobie ogólnie tak, że jeśli chciałbym stworzyć sobie jakąś zbroję legendarną na tego tropiciela, to byłaby to jedna z dwóch. Byłaby to albo na 271. Tylko nie znam na razie statystyk, więc na razie mówię tylko hipotetycznie, czy tak zrobię, czy nie, to... Dobra. Trzeba mi czterech kamieni. TP Yolt, Quetzalcoatl, kurwa, smok, Set, Nymfemonia. Z tego, co widziałem, to mam jeden. Mam ten z Seta. To jest Quetzalcoatl ze smoka, ze stołem, licytacja. Ten z TP Yolta to 300. No, ten tam za 50 można kupić. Więc no najgorzej będzie chyba z tego tepa. I no i ze smoka. Jeden posiadam. Drugi mogę kupić sobie za, właśnie w tej chwili za 50, ale czas pokaże. Na razie sobie bym może postał na tym 2,8,0. Zdobył ten pierścień, a dopiero potem zobaczył co dalej. Zapytał też wasz co dalej i tak dalej. Dobra, jakiś ktoś tu expi. I tyle. No to właśnie to chodzi o to zbroję. Nie wiem jakie ona ma statystyki. A, są, dobra. Są zbroje. 271, tropiciel. To co, tu są dwie do wyboru? Nie, tu są... Czym one się różnią? Jeśli mogę wiedzieć. Czym one się różnią? Nie wiem. Jak chcecie, to mi napiszcie. Ale widzę, że są dwa typy zbroi, tak? One zostały zmienione, czy jest alternatywa? Dotyk anioła jedna ma i ma odporność na zimno, a druga ma odporność na zimno. To chyba lepiej byłoby mi zrobić właśnie... O, patrzcie, tutaj mamy na 300 levela. One też mają różne alternatywy, ale one mają, widzicie, odporność na ogień. A jeśli bym chciał stać na tym 255, to... To chyba sobie na Zorinę pójdziemy jednak. Najwyżej, no nie wiem. Zobaczymy. Tyle... Urwisko Wapora? Nie, gdzie ja idę? Tutaj. A jak na razie sobie też ciekawy jest ten naszyjnik z tego, jak on się nazywa? Z tego młodego smoka. Nie wiem, jaki on ma tam bonus, no ale wiecie, wszystko można popatrzeć, pooglądać sobie, coś tam zdobyć, coś tam nie zdobyć. Zobaczyłem w umiejętnościach, bo ja nie znam się na tych umiejętnościach nowych zbyt dobrze. I wiecie co zabrali? Nie ma czegoś takiego chyba jak już, przynajmniej dla tropiciela, bo teraz każda profesja ma swoje indywidualne umiejętności. No niektóre umiejętności są, jak z tego zobaczyłem, to nieważne. Chodzi mi o to, że każda profesja ma już od razu, nie musisz chyba latać po żadnych nauczycielach, tylko sam rozwijasz te umiejętności, tak? I co jeszcze? No nie wiem. Dobra, weźmy, zobaczmy sobie mapę jego. To może coś popatrzymy. Margonem, młody smok. On się tak nazywa. Chyba.
chyba najbardziej zjebanej nazwy to nie mogli dać. No i też jakbym na przykład pograł sobie od początku na tej Unii, to dużo łatwiej by było na przykład takiego kolosa zabić, pokazać wam jak to wygląda i tak dalej. Samemu też się zmierzyć z tym, dojść do jakiegoś klanu, żeby powiedzieć, ej ziomeczki, ja tutaj chcę tytanów bić. Co, tytanów, tych większych, tych kolosów. Wow, zbroja z polskiego księcia. Dobra, co ja miałem zrobić? I pierścień. Wow, CWK. Co ja miałem zrobić? Młody smok. Level bicia nieograniczony. Dobra, wiecie co, nie chcę mi się szczerze go szukać, tylko sobie po prostu przelecimy po jakichś mapkach. No, to parę alternatyw jest. Parę opcji też jest. Z nim też jest fajny ogólnie schemat, że dostajecie jakiś tam... coś jak kolec. A naszyjnik ma krytyczną osłonę. O kurwa. Nieźle. Coś mi się wydaje, że go nie znajdę. Dobra, najwyżej zrobię małe cięcie, poszukam się go. Nie będę wam na razie tracił czasu waszego. Teraz. Dobra, wiecie co? Przeszedłem większość respów i nic. To powiem wam, że plan będzie następujący. Ubijmy sobie jego najpierw, a potem zadecydujemy. Walcz turowo. Dobra, żeby nic nie zjebać. Podwójny, lodowy, lodowy. Nie wiem nawet, co to jest ten strzał z niespodzianku, więc mnie nie pytajcie. A, normalnie. To jest najśmieszniejsze, że jakoś łatwiej ubić jak kogoś 2-5-5. Od czego w ogóle on bije? Jak on się nazywa? Vanera. On miał w ogóle turę? Od zimna. No właśnie, ja na zimno mam 58% rezistów. Dobra, mniejsze o większe. Plan jest taki, że zrobię sobie porządek na Unii w depozycie. Zadecyduję ogólnie, jaką profesję chciałbym sobie zrobić i zresetuję sobie 8-3 pala. I od pierwszego poziomu przejdziemy przez... Postaramy się przejść przez większość elit. No, może nie przyjdę przez każdą, ale na pewno postaram się zajrzeć. Na pewno na te, na których mi nie było. Znaczy na te nowe. Bo patrzcie, ja tutaj doszedłem nawet do czegoś takiego, że jest jakiś kurwa niedźwiedź. Czy tam dzik. Z którego latają jakieś rękawice. I ja nawet naprawdę nie wiem, o kurwa, o co chodzi z tą grą. Więc... Wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł, tak? Coś jeszcze tutaj jest ciekawego? Dwa miecze nawet możesz mieć. Grabarz, podły zbrojmistrz. To zahaczymy na komie. Miłki. Młody Jack Truciciel. To też go nie kojarzę. Też jest jakąś nową elitą. Krapustelnik to się nadal nie zmienił. Tutaj też w ogóle wchodzi hełm na fizyczne profesje. Poskramiacz chyt też wygląda inaczej. A tu w sumie to tylko takie graficzne zmiany. Jertek, Amuno tak samo ma legendę. O, to bym chciał na przykład zwiedzić. Mam zastępcę na koledze, który ma 200 level na privie, ale no właśnie nie wejdę tam. Więc można tam oczywiście zajrzeć, tak? Worundiel ma pierścień, tak, gąs. A Dariel nic, tutaj też nic, 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 nic. Ale wiecie, tak samo kolosy są, tak samo, no chciałbym, no nie wiem, zrobię tą postać na Unii, pogadam z kim trzeba, tutaj się podliżę, tam się podliżę i wiecie, i będzie grane, nie? Więc zaczniemy od pierwszego poziomu, ja na tym, o sorry, 8-8 pala mam. Bo gdybym, wiecie, zaczął expić od tego 8-8, to niby spoko, niby mniej expa i tak dalej, ale zresetuję. Ostatni raz w życiu zresetuję postać i nią wbiję od pierwszego poziomu, przejdę przez te elity, postaram się przejść również przez kolosów. Kolosi. Bo nawet nigdy mam labo nie biłem, czy jak to się tam nazywa, ten tytan. A to są rzeczy, które no jednak fajnie by było zobaczyć, tak? Kolosi, wakacje, nie chcę... A, tu są kolosi eventowi tylko. Kolosi, temat. Ten o herosach, tytanach i kolosach. Nawet nie wiem, co to jest kolos. Ponoć można go bić raz dziennie, ale no z ciekawości. Fajnie by było to zobaczyć, tak? Pierwsze takie wrażenie.
Tak samo z, nie wiem, z tych orlic się dużo pozmieniało. Dobra, niech mi się to załaduje. To tak, zrobię sobie ten, przygotuję sobie ogólnie taki, powiedzmy, mały szkielet względem ekwipunku, jaki bym zakładał. Jaką profesję założę? Nie wiem. Założę prawdopodobnie taką profesję, na którą będę miał najwięcej przedmiotów. I... Ale jeśli chcecie, możecie mi zasugerować coś. I tak będę musiał odczekać 3 dni, zanim zrobię tą postać, bo jednak 3 dni trzeba chyba, czy więcej. Nie wiem. No ale chyba 3 dni trzeba poczekać. Dobra, to tu się zmieniło w tych herosach. Tytanach, sorry. No tutaj jest... Doszły buty. Tutaj doszedł pierścień. Kurwa, pomocnicza w grze jest? Fajnie. Fajnie. Aha, tarcza namaga. Nie, pomka namaga. Recepta? Co, strzały robisz? Ja pierdolę, jaka beka. Strzały możesz robić. Ja... CBK. Co się stało w tej grze? Ej, naprawdę, fajnie będzie, jak sobie tak weźmiemy pod uwagę. Co, na arcymaga raczej ciężko będzie. Chociaż tam nie może więcej osób gra, więc... To hełmy latają, tak? Hełmy wyglądają, jakby były heroiczne. Trochę. No ale dobra, spoko, są. Kurwa, ile legend jest w tej grze. Tutaj nic nie dodali. Tutaj też nic nie dodali. I na ogóle też nic nie dodali. Tutaj też nic nie dodali. Ten rod też nic nie dodali. Mam labo. Legendarna zbroja, która ma takie, kurwa, chujowe statystyki, szczerze. No, ale jest. A cieszę się bardzo. Naprawdę się cieszę. A to jest mam labo, to jest kolos, tak? Aha, myślałem, że to jest tytan. Nawet nie wiedziałem. Co to jest? A, zakręte. Smoczek. Co z niego? Hełmów od chuja. Nie, fajnie będzie. Oczywiście pokażę wam inną grę, niż napierdalanie na berówcie cały czas tych samych stworków. Masakra, ile tu się rzeczy zmieniło. Strzały, kurwa, w tej grze są. Dobra, tego ostatniego nie ma. No cóż, no chyba tak zrobimy. Dobra, ja się zabieram chyba za czyszczenie depozytu zaraz i resetujemy sobie postać i próbujemy się wkręcić do jakiegoś klanu. Dobra. Żegnam się z wami. Jak możecie pisać ogólnie komentarze odnośnie tego, co tam uważacie na ten temat i tak dalej. Elo.